przyszły wtorek będę protestował przeciwko likwidacji liceum Bolesława Chrobrego na Pradze Północ. Jestem absolwentem tego liceum, to takim dosyć specyficznym absolwentem, gdyż kończyłem tę szkołę w roku 1984, a rok wcześniej zostałem zatrzymany na manifestacji w Warszawie jako uczeń jeszcze liceum w Sochaczewie. Wyrzucony z tego liceum z wilczym biletem. Rzeczywiście w kilku szkołach średnich usiłowałem podjąć edukację, bo to sytuacja bardzo trudna, bo na cały miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego odmówiono mi wszędzie możliwości kontynuowania nauki. Tylko liceum imienia Bolesława Chrobrego, tylko wspaniały, niestety nieżyjący dyrektor Baczewski i nauczyciele z tego liceum przyjęli mnie, umożliwili mi ukończenie szkoły i z ogromnym sentymentem i zobowiązaniem też pamiętam o tym liceum, o tamtych ludziach, o tamtych czasach. I szkoła z tak pięknymi tradycjami naprawdę nie powinna być likwidowana. Jest ona bardzo ważna dla Pragi Północ, dla młodych ludzi i musimy zrobić wszystko, żeby tę szkołę odnowić. Także zapraszam we wtorek o godzinie 15 przed liceum Bolesława Chrobrego. To będzie początek manifestacji. Będziemy szli pod Urząd Dzielnicowy Praga Północ, aby zaprotestować przeciwko likwidacji naszej szkoły.